dzisiejszych gości na pewno nie muszę Państwu przedstawić, a są nimi Kamila Skrzyniarz i Marta Gęga. Cześć dziewczyny. Cześć. Oglądałyście wcześniejsze odcinki? Coś tam mi mknęło. Ale wiecie, o co chodzi tutaj? Tak, nie wiedzę. Jakieś tam pytania będę Wam zadawać, coś tam odpowiecie na luzie. Tak, coś tam słyszałyśmy. Nie stresujcie się. Runda pierwsza, zawodowo. Action. Jedziemy. Propozycje jakiego klubu przyjęłybyście bez wahania? Jakby tak przy każdym pytaniu będziecie się zastanawiać, to nam do jutra zejdzie. No, ale ty nie możesz mnie pośpieszać przy pytaniach. No przepraszam, już cię nie stresuję. Nie, nie stresujesz mnie, ale muszę się zastanowić. Nie porozumiewajcie się telepatycznie. No. Wiesz, w moim wieku... Chciałyśmy razem, ale... W moim wieku już ciężko chyba już się nad tym zastanawiać. Dobra, 20 lat temu... No to 20 lat temu prawie przyjęłam propozycję z Lublina i już tak się tutaj drzęsłam, że tak powiem. I... Nie, nawet o tym chyba już nie myślę, że gdzieś bym chciała indziej grać. Ale jakiś Gior, Bukaresz... No, to był twój wymarzony klub UKS. No, wtedy myślę, że tak chyba, no i jest mi tutaj dobrze. Nie zamierzam zmienić. Marta? Z perspektywy czasu, oczywiście MKS był takim pierwszym wymarzonym klubem, bo to zawsze był dla mnie. A teraz jakaś taka bombowa propozycja? No, wydaje mi się, że Gior. Gior i raczej bym poleciała w tą francuską ligę. Ciągniecie. Ciągnie. Jakie są trzy największe wojskowe atuty Marty Gęgi według Kamili Skrzyniarz i odwrotnie? Walczak w obronie, siła rzutu i podanie do skrzydła na pewno. Czasem się zdarzy. No, duża rozwaga wojskowa. Wieje nudą na tym skrzydle. Jak czasami tam idę, to wieje nudą. Ty już nam lepiej nie graj. Nie, ja dzisiaj stałam na treningu i powiem ci, że naprawdę podziwiam. Skojarzenie Marta Gęga i rozwaga to tak świetnie. No według mnie. Świetnie dopasowane. W parze, tak. No, tak, jest. Tak. Marta o Kamili? Z nonszalancją tak bardziej. Kamili, no. Ze względu na to, że... Skup się tutaj koło ciebie. Ze względu na to, że... Ona wszystko słyszy. Zgrywającą, znaczy środkową, więc na pewno inteligencja, no bo jednak trzeba mieć rozeznanie w innych zagrywkach i ułożeniu całej, całych wszystkich zagrywek. Kolejną Kamili to będzie... Nie ma. Nie, no brak. Właśnie. Brak mi słów. Następne pytanie dać? Nie, oczywiście zaangażowanie Kamili w meczach i w ogóle w treningach to też jest pewnie też waleczność. I trzecią, jaką bym dała... Ja wiem, mogę ci powiedzieć na ucho. Przed kamerami, no ale tak, faktycznie rzut, mocny, silny rzut z biodra, zdecydowanie. Co nie? Ogień. Ogień. A dziękować, chowam się czasami. Czy były jakieś bariery między wami a trenerem Lisem ze względu na fakt, że wcześniej nie trenował żeńskiej drużyny? Nie było barier, tak? Nie wydaje mi się, żeby było. Nie. To jest chyba kwestia dogadania się. Nie, no ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście, że były. Przecież nie mogliśmy się z trenerem na początku dogadać za bardzo. No ja tutaj nie mogę nic za dużo powiedzieć, no bo ja tutaj wkroczyłam pół roku później, bo byłam na kontuzji, więc no nie wiem, jak było między wami na początku, no czy jest teraz jakaś... Siłownię, tak? No, czy jest jakaś teraz bariera? Nie, wydaje mi się, że nie, chyba nie ma różnicy, czy prowadził męską, czy nie prowadził. No fakt jest, że trochę mocniejsze mamy treningi przez to, ale kwestia przyzwyczajenia. Marta, nie pamiętasz na początku? No pierwsze treningi na tym stadionie. Jak ale trener nawet nie żartował z nami. No nie, no to oczywiście kamień na twarz, poker face i w ogóle, no to tak. No. Trochę. Ale wydaje mi się, że on był bardziej zestresowany niż my. Tak? No, dlatego tak było, ale już trener to ogląda. Pozdrów. Jutro nie grasz. Gęga na ławkę. Lubicie czytać artykuły na swój temat? Nie, ja w ogóle nie czytam. Nie czytam żadnych komentarzy po meczu, żadnych artykułów, nie czytam nic. Od pewnego czasu. Zdecydowanie. A jak czytałaś? To moje zdanie na ten temat mam, no. Wszystkim nie dogodzisz. Więc dlatego przestałam czytać i nawet nie przyjmuję wiadomości, jeśli ktoś coś do mnie pisze, to od razu odpowiadam. Dziękuję bardzo, nie rozmawiam na ten temat, bo było, minęło i tyle. Znaczy, wiadomo jakie wiadomości, no bo są różne. Zależy właśnie jak, czy są, czy wygrany mecz, przegrany. Z tego przegranego meczu czasami są pochwały, czasami krytyka, ale generalnie jeśli
na społecznościowych portalach. Nie wchodzę, nie czytam. Jeśli unikasz? Też unikam generalnie. I mniej się czyta i mniej się wie, tym się lepiej żyje. Która z was jest lepszą rozgrywającą? No rzeczywiście, że ja! Ja! Bez żadnego sprzeciwu, Marta. No teraz przecież ja, no to w ogóle nie ma... Nie, bez dwóch zdań. Ale dogadajcie się jakoś między sobą. Dobra. Papierkami, no. Ja też się z wami zagram. Raz, dwa, trzy. No mówiłam, że ja. Łowicie złotą rybkę, macie po jednym życzeniu. Co to jest za życzenie? Aha. Chciałabym, żeby był pokój na świecie. Peace and war. Nie, ja o zdrowie dla siebie, dla całej rodziny i nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. A to by miało być jedno życzenie. No to jest zdrowie, tak? Dla siebie i dla wszystkich. Nie, zdrowie dla wszystkich na świecie. Zdrowie, nie. Zdrowie, bo jakie zdrowie to wszystko można, bez zdrowia to już jest poza. Nie no, sianka nie chcecie żadnego. Nie, nie, nie. To są tylko pieniądze, no yeah. Sama, a ich nie ma, i one ja szczęście nie dają. Ja rozumiem, jestem za młoda. No pewnie tak, no. One szczęście nie dają. Przepisałam na razie. Macie miesiąc urlopu i nieograniczone finanse. Jaki jest wasz plan na spędzenie tego czasu? W świętym spokoju. Znowu ten pokój? Ja bym chyba, nie wiem, dziś chciała pojechać w ciepły kraj. Cały miesiąc? Wyspę. No, myślę, że tak. Malediwy? Nie byłam chyba jeszcze aż tak daleko na wakacjach, bo jak ja mam wakacje, to Daga ma szkołę, jak ona ma szkołę, to my już zaczynamy i tak naprawdę te wakacje mi mijają nawet nie wiem kiedy. Ale tak, bym chciała gdzieś na jakieś wyspy. Muszę jeszcze raz się wybrać. Macie miesiąc urlopu. W sumie macie miesiąc urlopu, tylko może nie macie nieograniczonych finansów. Ja tutaj serdecznie pozdrawiam swojej siostry i wyleciałabym jak najszybciej do nich i spędziła z nimi jak najwięcej. Masz u nich święty spokój. O, ja u nich na tę baterię ładuję. Także siostry. Jak byście opisały siebie w jednym zdaniu? W jednym? Ja tak, mogę w dwóch słowach tylko wyłączyć. Tak? A taka pozytywna wariatka. Nic więcej. Marta? Chyba taka bardziej spontaniczna jestem. Spontaniczna? Tak. Ja się nie wypowiem. Najfajniejszy... Na nasz temat się nie wypowiesz? Tak, tak, tak. A no szkoda, powiedz. Nie, nie, kochana. Nie, ja to jest lepiej nie słyszeć. Ja jestem tylko od zadawania pytań, tak? Lepiej nie słyszeć, rozumiesz? Takie ma zdanie. Po programie. No, się rozmówimy. Ja bym też uważała na twoje słowo, wiesz, grasz obok mnie, tak, że te piłeczki tam ciężko do ciebie dochodziły później. A ja rozgrywam, więc się zastanawiam, czy zawsze ja mogę wybrać. Powiedziałam, że tak, tego ruchu nie chcesz zrobić. Tu i tam, tu i tam. A ja zawsze mogę wybrać zagrywkę, żebyś tam stała w tej skrzydle, żebyś się nie poruszała. Chociaż nie, wy właśnie zawsze biegnę parę razy na kontrę i w tym momencie idziemy do ataku. Ja myślę, że odpocznę, a wy jedynka. Biegam. Najfajniejszy moment waszej znajomości podczas wspólnej gry w MKS-ie. O kurczę, ciężko wybrać sporo, chyba. No sporo, właśnie, sporo. Ciężko wybrać taki jeden, nie? No. Nie, chyba cały czas jakoś w jakiś sposób się trzymacie ze sobą, odkąd tu gracie razem, nie? Tak jest. Ogólnie myślę, że jest bardzo dużo takich momentów fajnych. Myślę, że jest mało takich niefajnych, więc. Więc ciężko wybrać. Nie, odpowiedzcie wygranie. Po prostu o tych niefajnych, nie, jak nie, jest nie, mniej, tyle. Wszystko tak bierzemy troszkę na pół serio i z wielu rzeczy się śmiejemy tak naprawdę. Runda trzecia, wolna Amerykanka. Wiesz o co chodzi? Nie. Wiem, wyjaśnię wiem, wam. Wiem. Szybko ty wyjaśnij. Ja chciałam wyjaśnić, wyjaśnij. Wszyscy mówią, że wiedzą o co chodzi. A ja właśnie chciałam wam wyjaśnić. Przepraszam, tak, dlaczego ten nic nie wie? No właśnie, i nie odpowiadacie na pytania. Dobra, żeby powiedzieć, o czym mówisz przed statuacją. Dziewczyny, runda trzecia polega na tym, aby odpowiedzieć szybko na pytanie. Zadaję wam pytanie, które zawiera w sobie dwie odpowiedzi, jedną z nich musicie jak najszybciej wybrać. Odpowiadamy razem, czy ona sobie ja? A jak chcecie? Nie no, osobno już tak, o Boże. Dobra. Czy... I kładę na razie. Dobra, jeszcze raz. Teraz dobra. I rozgrzane? Tak, zwykle przegrane. Dobra. Bajki dla dzieci, czy bajki dla dorosłych? Dla dzieci. Dla dzieci. Ej, remis. Razem miało być. Ale to poczekałaś jest na moją odpowiedź. Ale poczekałaś na moją. Tak. A czy nie bajki dla dorosłych? A jakie są w ogóle bajki dla dorosłych, jak znacie? No takie podwiesy drugie, a już śpię. Filmy czy seriale? Raz, dwa. Filmy. Powiadam. Seriale.
po prostu ty wydajmy 3-4 razy. 3-4 razy, dobra. Tak? Dobra. No. Spodnie czy spódnica? Spodnie. A gdzie te 3-4 iry? No u nas zadaje pytanie, to odpowiadasz, ja też odpowiadam. Dobra, spodnie. Spodnie. Spodnie Marta też? Tak, czemu nie spódnica? No ziomy. Taka kobieca. Kiedyś miałyście spódniczki. Z Salminga miałyśmy, nawet ja to pamiętam. Tak, to na rower, no, oczywiście treningu chciałam w niej wystąpić, no ale... Nie pykło. Spotkało się to z wyśmiałym, dziękuję Marta, trzeba się przebrać. Dziękuję, do widzenia. Imprezy czy spokojne wieczory w domu? Spokojne wieczory w domu. No tak, spokojne wieczory w domu. To jest takie niesprecyzowane pytanie, bo zależy w jakim momencie, właśnie. Jeśli chodzi o wolny czas. Ale to oczywiście... ja jestem zszokowana waszą odpowiedzią. No właśnie, to chodzi, że jeśli mam czas i jestem... nie mam środa, sobota meczu, więc spędziłabym ten czas ze znajomymi, gdzieś może w barze, gdzieś może w... Może nie taka totalna impreza, ale no gdzieś nie, jest, ale nie? W takim no to właśnie... wtedy tak, jak najbardziej. W takim spotkaniu ze znajomymi, z przyjaciółmi, a jeśli... takich z Facebooka przywalnych. Czy znajome z pracy? Znajome z pracy. Ja kupuję lajki. To będzie dobre pytanie. Aha. Ser na kanapkę pod szynką czy na szynkę? Pod szynką. Pod szynkę czy na... No. Lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu? Garści. Garści. Ja nie, że garści. Gry planszowe czy gry wideo? Gry planszowe. Tak, planszowe. W tym wieku to planszówki, kiedyś to gry wideo. Kiedyś za twoich czasów to nie kiedyś było gry wideo. Kiedyś, młoda. Ja chciałam wam serdecznie podziękować za udział w moim programie. No również bardzo dziękuję za zaproszenie. No właśnie, jakaś wasza inicjatywa. No. Było bardzo fajnie, naprawdę. Bez nas nie byłoby ciebie, bez ciebie nas. Dziękuję bardzo. Kiepa była. Okrzyk. MKS? Nie, na koniec mamy inny. Karełki? Lisa. Albo nie. Stawajcie, że ja też krzyknę.